Tak wyglądał świat setki milionów lat temu. Był tylko jeden kontynent. Wiesz? A co to jest? Księżyc. Niedługo zobaczysz prawdziwy. Obiecuję. Cały świat stoi otworem. Możesz polecieć wszędzie. Na księżyc też. Witam, witam ponownie w Death Stranding. Wracamy po krótkiej przerwie związanej premierami. Oczywiście jest to seria dodatkowa, więc mamy tutaj cały czas takie przerwy związane z dużymi grami, natomiast cały czas pamiętam o tej grze, jest fantastyczna i oczywiście ją tutaj skończymy. Mam nową czapeczkę Bridgesów, mamy okularki z Half-Life'a. No i lecimy, teraz tak, mogę sobie użyć tutaj pojazdu. Czapeczkę też można sobie dostosować w naszej kanciapie, więc jest spoko. I zanim pójdziemy na ten... Okej. Zanim pójdziemy na ten węzeł portowy, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo ważna rzecz i tutaj się przeprawimy przez tą rzekę, już nie będzie do czego wracać, to zrobimy sobie jeszcze te rzeczy, nie? Po drodze. Po drodze sobie wszystko zrobimy i tutaj pójdziemy na ten węzeł portowy. No to cóż, śmigamy, śmigamy. Na razie tutaj pierwsza lokalizacja, musimy coś odzyskać. Zobaczymy, kto się cieszy oczywiście. Łapkujcie tę serię, piszcie komentarze, bo to jest coś wspaniałego. Bo niedługo mi się te kamaszki już... Okej. Niedługo mi się te kamaszki już zniszczą. Dawaj, dawaj, jedziemy. Sam. Sam. Doom staje ci moc niedostępną dla większości śmiertelników. Ale nie zapominaj, że jesteś teraz członkiem Bridges. Mamy w swoich szeregach ekspertów w najróżniejszych dziedzinach, którzy zawsze chętnie udzielą ci pomocy. Jesteśmy do twojej dyspozycji. Wystarczy, że dasz nam znać. Rozumiesz? Dobrze. Spoko, spoko. Ten motor jest niezniszczalny. Dobra, trzeba się wprawić, bo ostatnio była spora przerwa, ale... Już ogarniamy, ogarniamy. I tak, na razie sobie polecimy tutaj. Spokojnie, spokojnie, żeby też nie forsować. Tym muszę dolecieć do węzła portowego, nie ma innej opcji. Muszę tym dojechać. Najwyżej sobie jakiś generator ustawię i sobie doładuję, nie? Ale to jest podstawa. To jest podstawa, żeby tym dojechać, bo jakbym miał tam z buta teraz maszerować, no to, to byśmy się naprawdę cofnęli. Zobaczmy, zobaczmy. Tutaj. Teraz tak, mapeczka. Odbiór, odzyskanie, specjalna maszyneria. Coś tu musi być. Coś tu musi być. Bo już mnie tutaj poinstruowali, że jak nie zrobię tych zadań, no to już za bardzo nie wrócę, nie? Nie ma do czego. Specjalna maszyneria. Wrzucony ładunek. Na zachód od węzła. Dobra, to jest git. Gdzieś na plecach. Oj, ciężkie to. Specjalna maszyneria. Mogę to wziąć? Dobra, mam 200. Użyj pojazdu. Zdobądź 3 kilo.
Dobra, dojeżdżamy. Wiem, spokojnie, damy radę. Ja teraz na wyprawę jadę. Dobra, tego jeszcze nie było. Teraz tak, gdzie to muszę oddać? Tutaj, nie? Dobra, niesione elementy 68. Bardzo szybko mi się przeciąży, ale jedziemy, bo ja się wybrałem już tutaj na wszystkie wyprawy, nie? Już mam wszystko. Zobaczcie, jaki ten kanister. Nie wiem, czy ewentualnie, wiecie co, ładunek automatycznie się nie da. Dobra. Chyba jak jestem na tym motocyklu, to jest lipa, nie? Ale jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. Mam tylko to zwrócić. Ale jaja. Czy on tu w ogóle podjedzie? Chyba podjedzie. Ja muszę pod samą windę wjechać, bo będzie rip. Dobra, to mi się podładuje za chwilę. Bziub. Idziemy, dasz radę sam. 200 kilo, rekord. Dobra, 200 kilo, rekord. Dasz radę, mówię ci. Ale buty się niszczą. Aktywuj terminal. Zrealizuj dostawę. Możesz wybrać dostawę częściową, aby od razu przekazać posiadany ładunek i dostarczyć pozostałość w innym terminie. Kiedy dostarczony ładunek spełni wymagania, możesz oznaczyć zlecenie jako zrealizowane. Nie, no przecież... Dawaj wszystko. Dobra. Super. Ale fajnie w tej czapeczce, co? Fajnie. Zostaje. Chociaż napiszcie w komentarzu. Dzięki sam. Dobra, co dostaniemy? O, dużo. Wspaniale, naprawdę. No 68 kilo ci dałem. Więc chłopie. Znaczy, i tutaj jeszcze będzie troszkę tego, ale... Ale wystarczy. Dobra, wystarczy. O! Dobra, jest git. W porządku. Dzięki za wszystko. Dobra, troszkę nas teraz odciąży. Dostępne nowe zlecenie. A, 98. Nie, na razie nie robimy. Na razie pójdziemy na ten portowy, chociaż jeszcze mam kilka zleconek w pobliżu. Ale to piszcie, czy chcecie zobaczyć te wszystkie poboczne, czy jednak nie. Czy lecimy na przykład na węzeł portowy, nie? Dobra, teraz tak. Co my tu mamy dalej? Tu jest jeszcze obóz mułów, tajne dokumenty. Tak. Tego już nie będziemy robić. Dobra, to jeszcze te tajne dokumenty. To jest ta stacyjka, nie? Odnajdywanie mułów. Kurde, niedobrze. Tu będą te muły. A gdzie my mamy? Oj, tam mamy już żywicę jakąś. Okej. Są te słupy, oni i tak już mnie wykryją. Będziemy się lać na gołe pięści. Bo ja mam na wynurzonych te granaty, nie? Dobra, tu sobie zostawię, żeby mi nie zajumali.
Dobra, wezmę sobie tak. Okej, super. Kurde, tam idzie dwóch. Dobra, to spokojnie, spokojnie. Nie ma problemu. Nic się nie dzieje. Tylko kurczę, nie wiem jak amunicję do tej broni. Kurde, jak mi rozwalił. Oh my god. Dobra, masz bułę. Pierdykam. Ale mi tutaj wziął. To jest bardzo mi potrzebne wszystko. Przecież idę do... do portowego, nie? Dobra, pięknie. Ale jaja. Dobra, dobra. I tam co mamy? Spray naprawczy. Tajne dokumenty, tam są. Ale heca. Wiecie co, ten ładunek? Automatycznie rozłóż. Tutaj kondycja obniżona. Będzie tu ciężko. Będzie tu ciężko z nimi. Za dużo wziąłem na siebie, ale... próbujemy. To chciałbym te dokumenty od tych mułów. No wiecie co? Chyba podjadę. Dobra, to podjadę, tam się widzimy. Kurde, patrzcie ile ich tu jest. Wykrytego ładunku, dobra. Okej, mamy broń. Pięknie. Od tyłu go! Dobra, świetnie. Może ja nie potrzebuję aż tak dużo tego. Zaczep sobie wezmę. Tu mamy też żywicę. Dobra, wezmę ten ładunek od nich. Chyba tyle. Tam jest jeszcze jeden w obozie. To może za dużo tego wziąłem. Teraz sobie coś zdejmę. Albo oddam po prostu do placówki. Okej. O, tajne dokumenty są. Pyk, bierzemy. Buty, spray naprawczy. Czy my chcemy jeszcze jedne buty? Zabawki? Kurde, 30. Specjalna maszyna. Urządzenie medyczne. Worek z krwią, to sobie wezmę. Żywice, buty mułów. Dobra. To tyle. Odzyskaj tajne dokumenty. Czyli teraz idziemy sobie to oddać i tam się widzę. I myślę, że zmienimy sobie buty i odłożę te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Dobra. Jasny dzień. Dobra, proszę państwa, nowe buciki. Najlepsi przyjaciele kuriera. Kurczę, to bym jeszcze może jedne potrzebował, ale... odłożę, może coś tam mam w schowku. Kurde, a ten co tak wyszedł? Dobra, tego sobie dam do generatora. Użycie broni dozwolone. Rozpoczynam się. Skanuję identyfikator bliżej. Ej, wyszedł przed placówkę. Siemka, siemka. Dobra, idziemy oddać.
Ja już się teraz przygotuję na tą wyprawę ogromną, nie? Dobra. No zobaczmy, co w tych dokumentach. A niech nie. Już myśleliśmy, że tego nie zobaczymy. Ale nie oceniajmy może książki po okładce. Niech no się przyjrze. Tajne dokumenty. Naprawdę nieźle. Dokładnie jak zapamiętałem. To się nazywa fart. Co dostanę? Dobra, oso. Super, ale tam była ciężka nawet przeprawa już. Jestem wdzięczny. Na świecie zostało już niewiele skarbów. A ty właśnie ocaliłeś jeden z nich. Dziękuję. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu. Dobra. To ja sobie jeszcze tutaj przygotuję wszystko i lecimy. O kurde, dziękujemy za wsparcie. Przekazałem tutaj materiały, nie? Dobra, te żywice. Teraz jeszcze w prywatnej szafce mamy drapki. No, mamy stówkę. Myślę, że ta stówka będzie okej. Stówka będzie okej, sprzęcik mamy. Po prostu musimy iść do tego portowego. Na razie butów więcej nie mam, ale buty to mogę zawsze zdobyć, nie? Jak teraz jedziemy. No to co? Proszę państwa. Największy cel... Największy cel tej pierwszej części gry, tak mi się wydaje, no to węzeł portowy. Tu się widzimy gdzieś w okolicach jakiejś nowej lokacji, gdzie jeszcze nas nie było, nie? Więc mniej więcej tu. Dobra, proszę państwa, naładowałem troszkę nasz pojazd i tu są nowe tereny. Kurde. Okej. Odpowiednia technika, to się przyda. Oh no. I wynurzeni. Dobra, tu mamy wynurzonych. A jak żeby inaczej? Oh my god. Oh my god, dobra, zaczyna się. Zaczyna się ekipa. Tu się wyprawia. Ale chyba mogę jechać, co? Pięknie. Bardzo trudny teren. Oj. No nie. Co jest grane? Co jest grane? Oh my god, jakiś płetwal. Dobra, czy ja mam granaty? Kurde, wszystko mi poleciało, nie? Mam broń maserową. Splot. To chyba tak musiało być. Chociaż nie wiem. Ale idę po swoje. Cię kręcę. Jakiś delfin. I on mnie atakuje. Potem po to przyjdę. Było blisko. Ja cię kręcę. Ty serio?
104 chyba wszystko. O my god, ja tu mam zawał. Dobra, automatycznie ułóż. Chyba wszystko mam, co? Zobaczmy. Lecimy tu. 50 kilo, dobra, jest. Oh my god. Ej, ale mnie tutaj... Ale mnie tutaj zatrzymało. Ej, ale musiałem chyba tak, nie? Nie dało się inną trasą. Bo tu jest... No tu jest na szagę, a tutaj farma wiatrowa to już jest za daleko. Ja pierdyk. Nic nie biorę, nic nie biorę. Tu już sieć chiralna nie dochodzi. Kurde, co za szok, jakiś delfin. Ale z tym chyba nic nie mogłem powalczyć, nie? Ja zaraz zobaczę, czy mam wszystkie bronie. Ale to jak przejedziemy to. Nie wyobrażacie sobie tutaj z buta przyjść? Ja nie za bardzo. Dobrze, że mogę tworzyć generatory, nie? Bo mam te assemblery. Chyba zniszczyłem coś. Ja pierdziele. Nie no, w gameplayu jest naprawdę szok, wam powiem. Jest szok. Okej. Ile jeszcze zostało? Tu jest portowy. Niedaleko. Ma się to co? Ma nutka. Wow, 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 no mega. Węzeł portowy, tak wygląda. Muzyczka musi być. Zawsze po burzy wychodzi słońce. Trochę mam zniszczone te skrzynki, ale... Chyba się nadadzą jeszcze, co? Dojechał na jednym baku. Najwyżej tutaj sobie stworzę gdzieś, jak podbiję ten węzeł, ale to chyba nie będzie takie łatwe. A żeśmy się przeprawili, wam powiem. Nie no. Arcydzieło. Arcydzieło. Nadal. Podtrzymuję. Chyba sobie wiedziemy, co? Mieszkańców 5000. Dobra, akumulatory nie będą zużywane. Jesteśmy. Węzeł portowy. Nie myślałem, że to się uda. A jest tu w ogóle gdzieś generator? Generator, czy gdzieś jest? Nie, by trzeba stworzyć, co? Zaraz zobaczymy. Dobra, idziemy. Idziemy oddać na razie materiały. I podczepimy do sieci, nie? Pięknie. Kto tu jest kierownikiem? Człowiekiem, który ma odwalić robotę oddziału? Sam jeden masz załatwić całą sprawę. No. Ładunek jest w świetnym stanie. Nie będę udawał. To spore osiągnięcie. Dzięki. Napadł mnie taki czarny delfin, więc no... A, tylko tam kilka procent uszkodzenia. 4%. Dobra, dostałem nutkę. Super sprawa. Więc
chcesz nas wprowadzić w nową epokę chiralną? Tak. Pasuje? Jasne, proszę bardzo. Czekaliśmy na to całą wieczność. Kurde, troszkę umorusane, idziemy się umyć. Węzeł portowy, no, wam powiem, że jest chyta. Ciekawe, co tu się będzie działo. What? No, chyba normalnie na razie, co? Oj, pięknie. Nowy splocik. Jedna trzecia. Mamy członka. Tu jest wieżyczka jakaś. Jasne. Czekaj. Skąd co jest? Tego ludzika. To jest Ełdek. Też takiego mam. Skąd go wytrzasnąłeś? Masz jakąś zabawkę. Ale ludzik był już przy kapsule. A kto ci dał kapsułę? Igor, z utylizacji zło. Mój młodszy brat. Podobny. Czyli co? Tak po prostu ci ją dał? Dlaczego? Byłem z nim, pod koniec. Przenosiliśmy ciało. Zrobiło się gorąco. Pełno wynurzonych. Jeden z nich go złapał. Igor kazał mi wziąć kapsułę. Ach, tak. To jak to z tobą jest? Przeżyłeś taką katastrofę po to, żeby dalej robić to samo? Okej. Najwyraźniej za długo to już trwało. Dobrze dbaj o tego ludzika. Jest częścią ekspedycji. Częścią ciebie. Wiem, wiem. Bardzo ważny. Będzie lepiej, jak weźmiesz to ze sobą. Nikomu nie przyda się bardziej niż tobie. Co dostaję? No ten węzeł jest naprawdę duży. Co dostałem? A, dobra, jasne. Odciążyło i tak mnie, więc jest super. To co dalej? Sam, udało ci się. Węzeł portowy jest znów w sieci. Ta społeczność stała się członkiem UCA, a jej dane częścią naszej wspólnej wiedzy. Z czasem, dzięki drukarkom chiralnym, będą mogli budować statki. I pewnego dnia znów zapanujemy na wodach. A wszystko to dzięki tobie. Choć to, co podąża twoim śladem, nie zawsze jest dobre. Każde nowe miasto w UCA to atrakcyjny cel dla terrorystów. Musimy pogodzić się z tym niebezpieczeństwem i przejść naprzód za wszelką cenę. Reszta Ameryki czeka, Sam. Czeka, aż zrobisz ten pierwszy krok i przyłączysz ją do sieci chiralnej. Wiem, że do nich trafisz. Spokojnie, spokojnie, musisz damy radę. Zjednoczyć. Do ciebie też dotrę. Dzięki. Kolejne miasto w UCA. Mam rację? Chcesz się przeprawić przez jezioro i iść dalej na zachód? No. Masz łódź? Nie. Już od wielu lat. Terroryści zebrali wszystko, co unosi się na wodzie. Jedyna łódź należy do prywaciarza. Prywaciarza? Niech zgadnę. Fragile Express? Zgadza się. Już z nim gadałem. Mają załadować łódź częścią zapasów od ciebie. Ludziom w węźle jeziornym wyjdą gały, jak zobaczą kogoś w porcie. Rzadko ich odwiedzają. Pójdź do portu, gdy będziesz gotowy. Tuż przy centrum dystrybucji. Dobra, czyli Fragile. Oj. Spokojnie. W portowym nigdy nie pada. Zanim wyruszysz, odsapnij sobie w kwaterze. Oczywiście. Oczywiście, już bruda z jak nic. To co robisz jest. Ale jaja.
Okej, to się uzupełnia. Zapas amunicji też jest okej. Czyli do tej broni maserowej, nie? No to dobrze, dobrze. Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar. No dobra, proszę państwa. Idę się troszkę odświeżyć. I widzimy się w kolejnym dniu. Następnym razem, nie? Kieruj się do portu. Ale jaja. No dobra, wielkie dzięki za oglądanie. Kto się cieszy na powrót serii? No to jest, można powiedzieć, na chwilkę, chociaż później jak rozkręcimy GTA, to już też Death Stranding wróci, także łapa wiadomo i do następnego. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.